Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Ostatnie zawody w obecnym roku mają za sobą lubińscy fajterzy. Tym razem przedstawiciele strefy walk Lubin zaprezentowali swoje umiejętności w brazylijskim jiu-jitsu. Lubinianie zaprezentowali się w dwóch kategoriach, no-gi i gi, czyli w kimonach i bez. Startowało 20 osób, udało nam się zdobyć 13 medali, także jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Startowało dużo debiutantów, każdy się pokazał z dobrej strony. Także cieszymy się. Kolejne starty lubińskich fighterów czekają już po nowym roku. Już jakieś pierwsze plany się pojawiły, pod koniec lutego będziemy walczyć też w jiu-jitsu i czekamy też na oferty, aby zawalczyć na galach. Już czekamy na jakieś propozycje odnośnie zawodowych walk. Do rywalizacji Lubinianie powrócą na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Również po raz ostatni w 2020 roku zaprezentowali się lubińscy taekwondocy. Zawodnicy KKSW Lubin pokazali swoje umiejętności na matach w Brzegu Dolnym. Była to ostatnia impreza z cyklu podsumowania sezonu w ramach systemu sportu dzieci i młodzieży. Na szczęście pomimo różnych komplikacji udało się odbyć wszystkie zawody rangi mistrzowskiej. I weterani, i młodzieżowcy, juniorzy młodsi i teraz młodzicy, którzy tylko rozgrywani są na poziomie międzywojewódzkim. Chociaż klasyfikacja jest wojewódzka, ale to powiedzmy opolskie, dolnośląskie i lubuskie razem tutaj walczyło w Brzegu Dolnym. No, dużo dzieci, 190 osób. Troszeczkę powiedzmy sytuacja skomplikowała nam życie, bo na przykład nie wystartowało 14 klubów, tylko 10, bo to też okazało się, że trenerów zmogło, prawda? Ale jest nieźle w tej chwili, wszyscy trenują, pracują. Obecnie kluby przygotowują procedury związane z obozami zimowymi. O ile wypoczynku takiego kolonijnego, znaczy zimowiskowego nie będzie, to sport może mieć obozy, są obostrzenia odpowiednie, także wiem, że koledzy szykują się i też troszkę osób ode mnie jedzie i z Legnicą na obóz i jedzie z Kłodzkiem razem. Tam Kłodzko, Wrocław, dwa kluby z Wrocławia, Brzeg Dolny, nie Brzeg Dolny, tylko Brzeg Opolski, także w Świeradowie i w Szczyrku te obozy będą zimowe. Zawodnicy KKSW Lubin będą trenować w czasie ferii. Po ubiegłorocznym trzecim miejscu teraz Monika sięgnęła po złoto, pokonując w finale Dominikę Pawełczyk 5-3. Zawodniczka Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego w Lubinie miała już złote medale w odmianie 9 bil oraz 10 bil, ale to już pierwszy tytuł w ósemkę. Tą informacją kończymy dzisiejszy sport. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.